Michał Szuliński, no tak jakoś, ja wiem, taka troszkę historia zatoczyła koło. Akurat jesteśmy w Legionowie i mieliśmy okazję Cię spotkać, no to natychmiast tą okazję też wykorzystujemy. Co, to wszystko oznacza, że Cię tu widzimy, że i zobaczymy Cię niebawem na którejś z kolejnych gal PL MMA? Witam wszystkich, no mam nadzieję, że tak, chociaż myślę, że nie szybko. Ale no zobaczymy, no bardzo bym chciał wrócić do sportu, póki co trenuję tylko tyle, ile mogę, muszę zająć się, muszę, to jest naturalna rzecz, że w pewnym wieku myśli się o rodzinie i chciałby się po prostu no przede wszystkim stworzyć tą rodzinę, a później ją zabezpieczyć, więc no ja też tak też staram się robić, no wiadomo tam, no wszyscy wiedzą, no nie ma co się oszukiwać, że miałem i to jeszcze się nie skończyło, jakieś tam problemy. No ale myślę, że będzie wszystko idzie ku dobremu i mam nadzieję, że to się skończy dla mnie dobrze. No i tyle, no. Mówimy tu oczywiście o tych problemach, które mieli zawodnicy Arachionu Olsztyn. No ale widzimy Cię tutaj. Jesteś... Jestem... No, jestem. Wszyscy są. Wszyscy zawodnicy są. Wszyscy zawodnicy są już w domach, także... No myślę, że mimo wszystko myślę, że sprawa w końcu się skończy i może kiedyś będziemy mogli porozmawiać o tym szczerze, a teraz to po prostu trzeba unikać tego tematu i sprawa się skończyła i zobaczymy. No, mam nadzieję, że się skończy pozytywnie dla nas, bo to różnie to bywa. No to czekamy rzeczywiście na rozwiązanie tej sprawy, wtedy trzymamy za słowo, spróbujemy Cię namówić na szczerą rozmowę w tym temacie. Ja tylko powiem tak, powiedziałeś, że zawodnicy wszyscy są w domach, Aslanbeka Sajdowa już spotykaliśmy na treningach. A Buhan Halujew też jest w domu. Też jest w domu. Tak, wszyscy są w domu. Właśnie o to chodzi, no. Wszyscy zawodnicy są w domu. Zostawię to bez komentarza dalej, bo no, to jest... No... To można by było, to nie wywiad można było nakręcić, tu film można by było nakręcić. To książkę może napiszemy. Książka przy okazji. Tak. No ale na spokojnie. Na razie no nie chce mi się po prostu o tym rozmawiać, bo to każdy z nas to przeżył, to każdy z nas zawodników to przeżył, każdego rodzina to przeżyła, także no to jest ogólnie sytuacja nie... Mimo, że część ludzi, większość ludzi myśli o tym i o nas w złych kategoriach, to tak naprawdę to no, spotkała też nas duża krzywda, także na spokojnie jeszcze kiedyś o tym opowiem. Dobrze. Cieszę się, że też sobie tutaj pewne kwestie już powyjaśnialiśmy. Zapowiedź kolejnych ewentualnych wywiadów już jest teraz bardzo smaczna. Ja wrócę do tego, że Aslanbeka Sajdowa spotykaliśmy już na sali treningowej. On zresztą walczył już po tym okresie. Ty powiedziałeś, trzeba się było zająć rodziną. Biznesy jakieś w ogóle też jakieś tam... Mam swoją działalność. Prowadzę swoją działalność. No. I co? I muszę zająć pieniądze. No. Rodzina się powiększyła poza tym. No, tak, urodziła mi się córka, Mila. Tu pozdrawiam moją żonę Patrycję. No i wszystko jest, no, gdyby nie ta sprawa, to jest pięknie, powiedziałbym tak. No jest wszystko dobrze. Oczywiście, że bardzo bym chciał wrócić do sportu, bo to, no, kocham ten sport i tak naprawdę poświęcałem mu cały swój czas. Nie to, że nawet nie wolny, tylko całe życie poświęciłem dla tego sportu. Bardzo bym chciał wrócić do tego sportu i mam nadzieję, że z biegiem czasu po prostu no, będę mógł wrócić i będę mógł zawalczyć chociażby na PL MMA. No, bardzo dobrze tu się czułem. Dzisiaj też jestem tutaj, no, nie jestem przypadkiem, bo jestem w odwiedzinach u Marcina Naruszczki. Marcina Naruszczki. Marcin walczy teraz właśnie o pas z Sokolisem i mam nadzieję, że będę też na pewno na walce i mam nadzieję, że ten pas zdobędzie, bo no, bo kiedyś był twój. Bo kiedyś był mój i będzie bardzo fajnie, a poza tym będzie to właśnie na trzeci pas, także super. No, życzę mu bardzo tego.
No właśnie, to był kiedyś twój pas. Przypominamy tym wszystkim, którzy gdzieś tam może nie pamiętają. Michał Szyński był pierwszym mistrzem w tej kategorii właśnie wagowej profesjonalnej Ligi MMA. Wygrał z Mateuszem Pogudzem tu w Legionowie, a potem tu w Legionowie stracił ten pas z Łukaszem Fabińskim, dodajmy, zawodnikiem, który teraz walczy w UFC. No właśnie, ty na razie, tak jak mówisz, z różnych przyczyn w ogóle nie walczyłeś. Wróćmy do tego wątku sportowego. Powiedz mi, mówisz, że tak tęsknisz już trochę za tym sportem, chciałbyś, to co? No to tak gdzieś kiedyś, w którymś momencie nadejdzie ten moment, że powiesz sobie, dobra, zaczynam to wszystko od początku? No, ja o tym myślę codziennie, to nie jest tak. No ja myślę o sporcie codziennie, ja jestem na bieżąco. Ile, no to dla mnie, nawet jeżeli nie pójdę na matę, to pójdę pobiegać, cały czas coś się ruszam. To nie jest tak, że ja jestem rzemieślnikiem. Jestem rzemieślnikiem w każdej dyscyplinie życia, bo tak naprawdę i jak trenowałem, to bardzo ciężko trenowałem, przykładałem się do treningów i tak samo teraz, kiedy mam swoją działalność, też muszę pracować. Dzisiaj też wstałem o 6 rano i non-stop muszę pracować, bo muszę, jak już coś robię, to muszę robić to dobrze. No, no mam nadzieję, że do końca roku wrócę do optymalnej formy i po prostu po nowym roku będzie okazja i pokażę się gdzieś na którejś gali, wrócę i jeżeli wrócę, to wrócę. No wrócę do tej czołówki, muszę być, bo ja chciałbym być się z najlepszymi, no jeszcze to nie jest koniec, no to nie jest koniec. To nie jest koniec Michała Szymińskiego. Nie jest koniec Michała Szymińskiego, zabrzmiało znakomicie. Zapytam cię tak, no bo rzeczywiście w Rakionie Olsztym teraz dodatkowa jeszcze motywacja, samych mistrzów tam macie rzeczywiście, a tutaj z UFC macie mistrzynię. W KSW też możecie zaraz mieć mistrza? Będzie mistrz Mamet Kalidow? Będzie. Mamet zawsze był mistrzem. No, jemu ten pas tak naprawdę do niczego nie jest potrzebny. Tak. Michał Matella też jest mistrzem i to jest tylko taka po prostu walka. Ten pas to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. No. Tutaj to po prostu zwycięzca po prostu wygra lepszy, o tak powiem, a tutaj pas nie ma nic do rzeczy. A tak naprawdę w Archeonie od początku byli sami mistrzowie i to jest najlepszy klub i tak zostanie. No, to tutaj jest Mamet, jest Jan Andrzejczyk, jest Aswan, no to są wszyscy mistrzowie. No, Adrian Zieliński, sami mistrzowie. To tak już kończąc, zapytam cię jeszcze. Mówisz, że chciałbyś zawsze być na tym topie i jak już miałbyś wracać, to po to, żeby jakiś trofea zdobywać. No to wyobraźmy sobie taką sytuację. Marcin Naruszka wygrywa Sokolice. Michał Szuliński postanawia wracać. I teraz tak, dwóch przyjaciół będzie ze sobą walczyło. Ja słyszałem od Mameda właśnie Kalidowa i od Michała Mateli. Nie, my się znamy, nie będziemy walczyć. A jak tu będzie sytuacja? Tu jest zupełnie inna sytuacja. My z Marcinem tak naprawdę rozpoczęliśmy z tym sportem razem. My razem poszliśmy na trening, mieszkaliśmy półtora roku w jednym takim malutkim pokoju na studiach i to jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj my, no, tam jest przyjaźń oczywiście, ja tutaj nie neguję, ale tutaj jest no, zupełnie co innego. Tak? Nawet jeśli Mirosław Ochnicki sprzedałby swoje samochody, wszystkie mieszkanie, nie dałby rady przekonać? Oczywiście, że nie. Ja jeżeli wrócę do tego sportu, to nie dla pieniędzy. To na pewno nie dla pieniędzy. To ja chcę wrócić po to, żeby pokazać, że jestem jeszcze i że będę jeszcze długo dobrym zawodnikiem, ale nie. I po to, żeby zawalczyć w dobrych i w jak najlepszych organizacjach, ale nie po to, żeby zarobić pieniądze. Czyli walki Naruszki Szuliński nie będzie. Na pewno. Naruszka Szuliński, przepraszam. Na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie. Ale ciebie w klatce jak najbardziej możemy już niebawem zobaczyć, tak? No taką mam nadzieję, bardzo bym tego chciał, życzę sobie tego i jak będzie taka możliwość, będę zdrowy, to myślę, że w następnym roku coś się wydarzy. Jak nie, no to przepraszam i żałuję. Ale my na pewno na wywiad się będziemy starali się jeszcze namówić i porozmawiać na różne w takim razie tematy. Tymczasem czekamy na twój pełen powrót do treningów, no i na ten powrót do MMA. Fajnie byłoby znów tutaj, chociażby w tym Legionowie, zobaczyć się w walce na profesjonalnej lidze MMA. Dziękuję bardzo, Michał Szuliński. Dziękuję bardzo. Dzięki.